traktowane tylko i aż dlatego, że jest dzieckiem. Że jest młodym człowiekiem, który nie ukończył 18 roku życia. Jest z nami tutaj pani prezydent miasta Świdnicy, pani Beata Moskal-Słanieska, która nas tu zaprosiła. Bardzo się cieszę, że jest nas dzisiaj tu tak dużo. To znaczy, że dla tak wielu osób prawa dziecka, prawa młodych ludzi są tak ważne. Dla mnie bardzo. I powiem jeszcze raz to, co mówiłam w teatrze. Nieważne, czy macie lat 5, 15, 55, jeśli macie ochotę porozmawiać z prezydentem miasta, jeżeli macie mu coś do przekazania, zawsze bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Życzę wam, żeby ten dzień był dniem szczególnym, żebyście zapamiętali go na długie lata. Umieli szanować własne prawa i szanowali prawa innych. A za chwilę, mam nadzieję, szybko czytam tekst, zaśpiewam razem z wami. Dziękuję. Poniedziałek mama długo była w pracy, a we wtorek tata ma ze sprawy pracy. Mamy z majerami. Młode przyszedł do nas dwóje bonifacy. Czwartek tata miał dzień wolny, a więc spał. Piątek mama wyjechała z delegacją. Tata został, ale stale w pracy był. Więc w sobotę wszyscy razem przed kolacją zaśpiewaliśmy rodzicom z całych sił. Z całych sił. Proszę nam powiedzieć, co tu się dzieje. Jesteśmy krótkofalowcami z klubu świdnickiego. Stefan Paweł VI, Paweł Zygmunt Grażyna. Ale w dniu dzisiejszym, ponieważ jest wielkie wydarzenie, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, używamy specjalnego znaku okolicznościowego. Halina Franek 15, Dawid Paweł Dawid. Halina Franek jest to znak polski również, 15, bo 2015, więc tak, Dzień Praw Dziecka. Tak żeśmy to ustalili z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Udało się nam nawiązać łączności z różnymi krajami. Przykładowe są wypisane właśnie na tej planszy, żeby rozpowszechnić to wielkie wydarzenie, jakim jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W związku z tym takie łączności są prowadzone na telegrafii alfabetem Morsa i na fonii, tak jak zgodnie z przyjętymi standardami. W związku z tym te łączności potwierdzimy specjalną kartą okolicznościową, która będzie wydrukowana i te karty wszystkim korespondentom roześlemy. Karta będzie zawierała krótką informację o tym wydarzeniu. Podziękujmy wszystkim za to spotkanie. Dziękujemy! Dziękujemy!